Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam was na takiego vloga z otwarcia pierwszego Primarku w Poznaniu. W Polsce jest już jeden Primark, znajduje się on w Warszawie, natomiast w Poznaniu otworzyć się on miał pod koniec marca, natomiast wtedy właśnie zamknięto galerię i przesunięto otwarcie Primarka na 6 maja. Dzisiaj właśnie jest 6 maja, idziemy razem z Szymonem, zobaczymy co tam fajnego jest, co tam ciekawego jest, wybierzemy się kilka minut przed 10, inaczej. Kilka minut po 9, bo znając życie po prostu tam będą takie tłumy, że może się okazać, że jakby w pierwszej turze nie wejdziemy. Ale z drugiej strony jest to jednak sklep dwupiętrowy, o dużej powierzchni, więc wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy tam wejść od razu. Więc zabieram was na te zakupy, zobaczymy jakie są ceny, jaki jest asortyment, czy warto, czy choć trochę przypomina Primark za granicą. Zobaczymy, chociaż słyszałam, że ceny są raczej sieciówkowe, ale jestem ciekawa co do asortymentu. Mówiłam, że będzie kolejka. Jezu, gdzie jest koniec kolejki? Gdzie jest koniec kolejki? Czemu tak szeroko w ogóle? Aha, bo jest kilka wejść? Nie, jest jedno wejście. No jest jakoś tak szeroko. Bo co 2 metry trzeba stanąć? No i gdzie jest koniec kolejki? Tu? O God! My stoimy. Byś dla mnie wybrał. Te czarne? Załóż, no nie widzę tego, jak to miało wyglądać to.
Mierzamy ciuszki. Co tu jest w ogóle? Nadmiar materiału. Są ciuchy na małych ludzi. Niskich. No. O, Szymon ma problem z nogówkami. Dlatego ja wzięłam tylko i wyłącznie krótkie. Taka kolejka jeszcze, a my już po zakupkach. A tu kolejka i do góry, i na dole. No. Po zakupach na Bofry. Zasłużone. Tyle tu wychodziliśmy, się nadźwigaliśmy, że na pewno spaliliśmy więcej kalorii niż w tych Bofrach. Wróciliśmy już do mieszkania, więc pokażę wam wszystkie rzeczy, które kupiliśmy w Primarku. Jest kilka rzeczy, których nie ma w tej siatce, bo już powiedzmy, że są w użytku, a mianowicie wieszaki oraz taka skrzyneczka na leki, bo tu robiliśmy się własnej apteczki, więc potrzebowaliśmy skrzyneczkę na leki. A jeśli chodzi o ubrania, to było ich dość sporo wzięłam. Przede wszystkim mam tutaj takie białe spodenki zapinane tutaj na guziki i on ma też taki tutaj jeansowy pasek. Ogólnie bardzo ładnie się one prezentują, kosztowały 40 zł, właściwie 39, rozmiar to jest 34. Skoro już jesteśmy przy spodenkach, to kolejne, ale tym razem takie skórkowe, kolejny rozmiar 34 i tym razem one kosztowały 60 zł. Są dłuższe, bo tutaj jakby jest cała ta nogawka, więc one są trochę dłuższe niż te poprzednie i one nie są aż tak mocno high waist jak tamte, więc tak one się prezentują, również bardzo mi się podobają. Dalej mam również spodenki od piżamy, takie zwykłe, fioletowe, mają taki przyjemny materiał. Ja mam niedobór spodenek od piżamy, więc stwierdziłam, że kupię. Jest to rozmiar 2XS, ponieważ wypadają naprawdę bardzo luźno, a jeszcze mają tutaj taką gumkę do związywania, więc stwierdziłam, że no XS była mi za duża, jednak wolałam 2XS i jeśli chodzi o cenę, to kosztowały 19 zł, więc wydaje mi się, że dość tanio. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest to taka marynarka, dość taka króciutka, jak widzicie rękawy ma dłuższe niż tutaj materiału. Też rozmiar 34, cena 125 zł. Ona tutaj, z tego co widzę, jest trochę chyba tak zapinana, tak przynajmniej trochę, więc w taki sposób ona się prezentuje, bardzo fajna, bardzo taka wiosenna, na lato nawet, więc musiałam po prostu też ją wziąć. To tyle z ubrań, teraz jest kilka akcesoriów. Mam tutaj taką opaskę, taką dość grubo zdobioną, ale ona ma tutaj takie pluszowe, więc to też się fajnie układa na głowie i nigdzie tam nie uwiera. Cena 34 zł. Wydaje mi się, że jak na taką opaskę, to jest to cena taka jak w sieciówkach. I kupiłam również klapeczki, ponieważ moje, które dotychczas używałam, zostały w szpitalu. Jak kiedyś po prostu poszłam na operację, to zapomniałam je stamtąd wziąć i zostały w szpitalu i stwierdziłam, że muszę kupić nowe i mam tutaj takie różowe, rozmiar 39, cena 43 zł. I dalej mam dwie torebki, które no strasznie mi się podobały. Pierwsza jest taka mikro żółta, cena 26 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo mało. Ona ma też tutaj taki dłuższy pasek, tutaj ma takie łańcuszki, mieści bardzo mało, bo jak widzicie, no tutaj to można odpiąć, jakby co, więc ona się wtedy bardziej rozszerzy. No ale mieści bardzo mało, mieści mój portfel i mój telefon i w sumie nic więcej nie pomieści, więc torebka bardziej jako gadżet niż jako coś użytecznego. I dalej mam kolejną torebkę, tym razem jest to niebieska torebka. Te, które w sumie teraz są takie bardzo modne, tutaj na łańcuszku takim, dodatkowo ma tutaj taką jedną dodatkową mini torebkę i tutaj również taką drugą, to bardziej w sumie na jakieś takie monetki. No i do tego jest również dłuższy pasek, no i ta torebka zdecydowanie lepiej będzie się przedstawiać, jeśli będziemy nosić ją na długim pasku, właśnie przez to, że
no to tutaj będzie się też lepiej prezentować w momencie, w którym będziemy nosić ją na dłuższym pasku. No i cena tej torebki wyniosła 50 zł. No i to by było na tyle. Jak widzicie, ceny wydają mi się takie dość przystępne. Trochę chyba tańsze niż normalnie w sieciówkach, bo widziałam tam na przykład spodnie za 55 zł albo coś takiego, więc... Rzeczywiście delikatnie są tańsze niż w takich sieciówkach, ale nie będę ukrywać, że no wiadomo, jakby jest trochę drożej niż za granicą w Primarku. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, co myślicie o Primarku, czy byliście może na otwarciu w Poznaniu, albo czy byliście w Warszawie i czy zamierzacie robić tam zakupy, czy raczej się nie skusicie. Jeśli chcecie więcej vlogów, to pamiętajcie, by dawać łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich social media macie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!